Ciemna materia, niewidoczna, niewykrywalna, niemierzalnie potężna siła utrzymująca w równowadze galaktyki pędzące przez kosmos. Tyle właściwie wiemy obecnie o tym tajemniczym zjawisku, którego istnienia nigdy nie udało się doświadczalnie potwierdzić. Widzimy tylko grawitacyjne efekty jego działalności. Czy jest więc możliwe, żeby ciemna materia wcale nie istniała? Astronom Mordechai Milgrom twierdzi, że jest dokładnie właśnie tak. Dzisiaj opowiem o świecie bez ciemnej materii, za to z człowiekiem, który zmodyfikował zasady dynamiki Newtona. Czołówka. Po raz pierwszy ciemna materia narodziła się w umyśle Fritza Zwickiego w 1933 roku. Wybitny astronom, któremu zawdzięczamy m.in. odkrycie gwiazd neutronowych, obserwował wtedy gromadę galaktyk Warkocz-Bereniki i zauważył, że galaktyki w pewnych zgrupowaniach poruszają się z prędkością większą niż siła grawitacji obliczona na podstawie ich masy. A w takim wypadku galaktyki pędzące szybciej niż prędkość ucieczki powinny zacząć wypadać z gromad, no chyba że jest jeszcze jakaś niewykrywalna materia, która zwiększałaby masę galaktyk, a tym samym siłę oddziaływania grawitacyjnego. Tak właśnie powstała hipoteza ciemnej materii, jako jedyne wytłumaczenie niemożliwego zachowania galaktyk i gromad galaktyk. Od tamtej pory astronomowie bezustannie jej poszukują, tworząc nowe metody badawcze i budując urządzenia, których jedynym celem jest znalezienie tej niezwykłej materii. Znalazł się jednak ktoś, kto pomyślał inaczej. W 1983 roku izraelski astronom Mordechai Milgrom zaproponował hipotezę, w której zasady klasycznej dynamiki Newtona zostały zmodyfikowane o tak zwaną nieliniową zależność siły od przyspieszenia. Milgrom uznał, że musi istnieć krytyczna wartość przyspieszenia, poniżej której prawa ruchu się zmieniają. Określił tę wartość na 10 do minus 10 metra na sekundę do kwadratu. Wszystko wynikało z obliczeń różnic prędkości w centrach i na peryferiach obserwowanych galaktyk. Jego hipoteza nie została na początku dobrze przyjęta. Modyfikacja praw Newtona to w końcu nie taka łatwa sprawa. Do tego odrzucenie ogólnej teorii względności z ciemną materią w roli strażnika porządku wydaje się dość odważnym krokiem. Mimo licznych zwolenników w świecie nauki, model MOND od Modified Newtonian Dynamics wciąż nie zyskał powszechnej akceptacji. Od czasu pierwszej publikacji hipotezy Milgroma kilka niezależnych zespołów dowiodło jej słuszności, przynajmniej dla części wyników. W 2016 roku na łamach Physical Review Letters opublikowano pracę trojga badaczy: Stacy McGough, Federico Lely i Jamesa Schomberta. Zmierzyli przyspieszenie grawitacyjne gwiazd w 153 galaktykach i odkryli wyraźną zależność pomiędzy wartością przyspieszenia a widzialną materią. Zaskoczeni autorzy pracy nie spodziewali się, że swoim niezależnym badaniem potwierdzą to, co Milgrom zakładał już na początku lat 80. Sam astronom nie był wcale zaskoczony tym rezultatem, jednak docenił efekt pracy badaczy. W końcu całkiem przypadkiem dali dowód na słuszność jego założenia, przynajmniej w skali galaktycznej. Warto tutaj zaznaczyć, że choć zmodyfikowana dynamika newtonowska dość dobrze opisuje dynamikę i obserwację materii w kosmosie w skalach galaktycznych, w dużej mierze zawodzi, gdy zwiększamy tę skalę do gromad galaktyk i włókien wszechświata. Jak podkreśla Milgrom, MOND nie wyklucza ciemnej materii w skali kosmologicznej. Są osoby, które sugerują, żeby połączyć MOND dla małych skal z istnieniem ciemnej materii dla skal dużych. Milgrom woli jednak purystyczne podejście. Jeśli MOND bez ciemnej materii wyjaśnia anomalie na małych skalach, jakaś jego generalizacja wyjaśniać może wszystkie anomalie związane z masą w całym wszechświecie. Dwa lata temu ukazała się kolejna praca, której wyniki niejako wspierają teorię MOND. Po raz pierwszy udało się komputerowo wygenerować wirtualne galaktyki, które narodziły się bez wkładu ciemnej materii. Krytycy teorii ciemnej materii uznali ten wynik jako zwycięstwo MOND-u, jednak dla części astronomów jeden przykład to za mało, by ostatecznie odrzucić istnienie tej tajemniczej cząstki, jaka może budować na przykład ciemną materię, bo to jest oczywiście jedna z hipotez tego, w jaki sposób ciemna materia bytuje w naszej rzeczywistości.
okej, no nic dziwnego. Po latach poszukiwań trudno uwierzyć, że coś uznawanego za podstawowy dogmat, niejako nawet kosmologii, może zwyczajnie nie istnieć, a zachowanie galaktyk można wyjaśnić w zupełnie inny sposób. Autor pracy przyznaje, że jego symulacja musi zostać znacząco dopracowana, nim będzie w stanie w pełni odtworzyć ewolucję galaktyk. Na razie ten wirtualny wszechświat oparty na teorii Mond może uchwycić tylko początkową fazę formowania się galaktyk. Natomiast to największy zarzut stawiany Milgromowi i jego teorii. Bez ciemnej materii na razie nie można wyjaśnić, jak przebiega dalszy rozwój galaktyk i tworzenie się gromad. Przy takich pytaniach powszechnie przyjętą odpowiedzią jest właśnie udział ciemnej materii. Samo powstanie idei ciemnej materii może być spowodowane błędnymi obliczeniami, które wynikają z ograniczonej perspektywy obserwatora. Przede wszystkim nie można bezpośrednio zmierzyć rotacji gwiazd i gazu w odległych galaktykach. Z precyzyjnych pomiarów spektroskopowych znamy jedynie składowe jej prędkości wzdłuż naszej linii widzenia. Jeśli galaktyka jest więc przez nas widziana dokładnie naprzeciwko, to obracać się będzie głównie w naszej płaszczyźnie nieba. Mogłoby to wprowadzać obserwatorów w błąd, sugerując, że galaktyka w rzeczywistości obraca się bardzo wolno, w sytuacji, gdyby nieprawidłowo oszacowane zostało przez nich rzeczywiste nachylenie płaszczyzny jej galaktycznego dysku do płaszczyzny nieba. Nachylenie to bywa z kolei szacowane na podstawie tego, jak bardzo eliptyczna wydaje się nam dana galaktyka. Tę kluczową kwestię zbadali eksperci z Uniwersytetu w Bonn. Wykorzystując symulacje komputerowe i przewidywania Mond, pokazali, że galaktyka może rzeczywiście sprawiać wrażenie bardziej eliptyczne, ponieważ gwiazdy i gaz w galaktyce cały czas oddziałują ze sobą grawitacyjnie i mogą przyciągać się nawzajem, nadając jej całej nieco odmienny od kolistego kształt. Podobny proces powoduje powstanie charakterystycznych ramion spiralnych w galaktykach dyskowych, nazywanych galaktykami spiralnymi. Wynika z tego, że obserwowana galaktyka obraca się znacznie szybciej niż przewidywano. To pozwala na skreślenie kolejnego punktu z listy zarzutów wobec teorii Mond. Dalsze badania wciąż trwają i być może uda się ostatecznie potwierdzić lub odrzucić istnienie ciemnej materii. Dla wielu jej zwolenników przyjęcie modelu wszechświata bez udziału tej niewidzialnej siły będzie trudne albo niemożliwe. Jednak wiele analiz i dowodów wskazuje, że przewidywania Milgroma mogą okazać się słuszne, a jego teoria wymaga jedynie rozwinięcia dla większych skal. Twarde dowody byłyby wstrząsem dla części świata nauki, które od dekad bezskutecznie poszukuje ciemnej materii. Ale oczywiście nie oznacza to, że w tym momencie zadajemy kłam tej hipotezie czy też teorii ciemnej materii, bo równie dobrze to właśnie ta nieuchwytna, być może cząstka, może odpowiadać za brakującą materię i brakującą masę we wszechświecie. Osobiście bardzo cieszy mnie to, że cały czas pojawiają się też próby w inny sposób zrozumienia tego, dlaczego mamy takie, a nie inne wyniki obserwacji. No i to zbliża nas do poznania faktycznie prawdy na temat naszego wszechświata, no bo jeżeli zamkniemy się w dogmacie i uznamy, tak po prostu jest, nie wynika to z wielu różnych obliczeń, nie wynika to z wielu różnych obserwacji, ale tak po prostu musi być, bo te inne obserwacje czy badania pokazały nam, że jest coś dziwnego na rzeczy, no to zamkniemy się w dogmatach i tak naprawdę nie ruszymy z tym wszystkim dalej. Żeby było jasne, ciemna materia to oczywiście nie tylko ruch obrotowy galaktyk. No tam po raz pierwszy wpadli naukowcy na pomysł właśnie takiego tworu jak ciemna materia. Natomiast widzimy jej oddziaływanie, lub też najprawdopodobniej jej oddziaływanie w innych przejawach przestrzeni kosmicznej, jak chociażby soczewkowanie grawitacyjne, które wydaje się być wywołane no niczym właściwie konkretnym. Nie widzimy tam materii barionowej, która mogłaby być odpowiedzialna za wygięcie czasoprzestrzeni, a jednak ono występuje, co wskazywałoby właśnie na coś masywnego, co nie oddziałuje z falami elektromagnetycznymi i przez co nie jesteśmy w stanie tego bezpośrednio zaobserwować. Więc z jednej strony Mond może tutaj wyjaśniać nam pewne zachowania galaktyk, ale niekoniecznie wydaje mi się, żeby mógł wyjaśniać chociażby takie właśnie aspekty czegoś, co nazywamy ciemną materią. Cóż, czas pokaże, a my nie zamykajmy się na różne możliwości. No i cóż, zapraszam Was też oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu więcej ludzi dowie się o astrofazie i będziemy mogli dostarczać Wam jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych treści. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!